Pani Marszałek, Wysoka Izbo, rządy PO-PSL to czarny okres dla polskiej edukacji. Tysiące nauczycieli od września straci pracę. Tymczasem przymusowo wcielacie sześcioletnie dzieci do nieprzygotowanych szkół. Komu to służy? Na pewno nie dzieciom. Pomimo nachalnej propagandy tylko co piąty sześciolatek trafił do szkoły. W tym roku będzie ich jeszcze mniej. Rodzice powiedzieli nie szkodliwej pseudoreformie edukacji. Rodzice powiedzieli nie przymusowemu wcielaniu sześciolatków do nieprzygotowanych szkół. Teraz rząd próbuje tą nowelizacją przykryć nieudolnie kolejną porażkę. Jednocześnie tworzycie iluzję, że się troszczycie o dzieci. To nieprzyzwoite. Owszem, należy zmienić tę ustawę. Trzeba natychmiast odejść od obniżenia wieku szkolnego. Posyłanie sześciolatków do szkoły powinno być pozostawione, jak do tej pory, decyzji rodziców. Prawo i Sprawiedliwość od początku tak twierdziło. Dziękuję, i dziś konsekwentnie jesteśmy po stronie rodziców i po dziękuję stronie nauczycieli. Bardzo, dlatego będziemy głosować pani poseł, za odrzuceniem tej dziękuję ustawy. Bardzo. Dziękuję.